As you noticed, we're going to be more and more technical. Jak zauważyliście, zajmujemy się coraz bardziej sprawami technicznymi. And more detailed. I coraz bardziej wchodzimy w szczegóły. Now always have to refer to different parts of rabbinic literature. Cały czas nawiązuję do różnych części literatury rabinackiej. I hope this is something you are interested in. Mam nadzieję, że jest to coś, co was interesuje. Okay. Well, the next story in the Gospel of John is my favorite. Kolejna opowieść z Ewangelii Jana jest moją ulubioną. Because I haven't heard more fairy tales in Christianity about this story than anywhere else. Gdyż w chrześcijaństwie słyszałem więcej bajek na ten temat niż gdziekolwiek indziej. This is the story which happens on the last day of Sukkot. It's kind of like, you know, probably in the twilight of the first day of Sukkot. To ma miejsce w ten ostatni dzień święta Sukkot. Prawdopodobnie gdzieś... Twilight is in the evening when the sun is... Almost sundown. Już gdy zbliża się zmierzch. And the woman caught in adultery is brought to Jesus. Przyprowadzają do Jezusa kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. And tell me, what is this woman's name? I powiedzcie mi, jak ma na imię ta kobieta, czy jak się nazywa? Now I caught you. You also believe the fairy tale. Nie złapałem was. Wy również wierzycie w tą bajkę. Prove it! Udowodnijcie stąd. There is no scriptural proof that there is any hint that this woman has anything to do with Mary Magdalene. Nie ma żadnego dowodu w piśmie, że ta kobieta ma cokolwiek wspólnego z Marią Magdaleną. In the fairy tales about Mary Magdalene being a mistress of Jesus comes straight from this story. A ta historia, że Maria Magdalena jest mistress, you mean... The lover. Lover. Że jest kochanką Jezusa, pochodzi właśnie z tej historii. Because people just don't get it. People don't understand this story. Bo ludzie po prostu nie rozumieją tej historii. Well, the famous Orthodox, the founder of the Orthodox or Eastern Christian theology, założyciel wschodniej teologii chrześcijańskiej, John Chrysostom, Jan Chrysostom, believed that this story had to be taken out of the Gospels. Wierzył, że tą historię trzeba zabrać z Ewangelii. And there are manuscripts, Byzantine manuscripts of the New Testament, where this particular story is absent. Są bizantyjskie manuskrypty Nowego Testamentu, w których tej historii nie ma. Because John Chrysostom said, how come Jesus cannot say to the adulteress that he does not condemn her. Bo jak to jest, że Jezus mówi do cudzołożnicy, że jej nie potępia? Well, let's look at the story. Przyjrzyjmy się więc tej historii. It's described how in the morning Jesus taught people in the temple. Czytamy o tym, jak rano Jezus nauczał lud w świątyni. And verse 3 says, then the scribes and the Pharisees brought to him a woman taken in adultery and stood her
in the midst. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją po środku, to jest trzeci wiersz. And the verse 4 and said, Teacher, this woman was taken in adultery. I powiedzieli do niej, do niego, nauczycielu, tę kobietę przyłapano na cudzołóstwie. Tutaj mam dopiero, co pochwycono. Okay. So, and Moses in the law commanded to stone such people. What do you say? A Mojżesz w prawie nakazał kamienować takich ludzi. Co ty mówisz? And it says in verse 6, they said this, tempting him so that they could find something to accuse him of. W wierszu 6 czytamy, mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Well, isn't it a simple case? Czy to nie jest prosty przypadek? Why are they trying to tempt him to find some accusation? Dlaczego go kuszą, by znaleźć jakieś oskarżenie przeciwko niemu? Do you know, don't you know that the adultery, that people who commit adultery are to be stoned? Czy nie wiecie, że ludzie, którzy popełniają cudzołóstwo, mają być ukamienowani? So that's a very simple question. To jest prosta sprawa. Well, let me tell you a little anecdote. Pozwólcie, że opowiem wam pewną anegdotę. A rabbi, a priest and a pastor. Rabin, kapłan i pastor. Were ksiądz. Czyli rabin, ksiądz i pastor. Were caught illegally playing poker. Złapano ich, jak nielegalnie grali w pokera. And they were brought to judge. Postawiono go przed sędzią. And the judge asks the ksiądz. No i sędzia pyta księdza. Father, have you gambled? Ojcze, czy ty uprawiasz hazard? And the ksiądz says, Your Honor, I swear by the great Catholic Church, whose name I uphold, that I did not gamble. Mówi ojcze, mówi Your Honor, jak do sędziego się zwracamy? Proszę Wysokiego Sądu, przysięgam na honor Kościoła Katolickiego, któremu służę. That I didn't gamble. Że nie uprawiałem hazardu. Well, then he comes to pastor. Zwraca się do pastora. Reverend, have you gambled? Reverend. Pastor. Pastorze, czy ty uprawiałeś hazard? And the pastor says, Your Honor, no. Wysoki sądzie, nie. I am a newborn again Christian. Jestem chrześcijaninem nowonarodzonym. How dare could I make such a sin against my Lord Jesus Christ? Jakże śmiałbym popełnić taki grzech przeciwko mojemu Panu Jezusowi Chrystusowi? I did not gamble. Nie uprawiałem hazardu. And then he comes to the rabbi. By gambling, I mean just playing these playing games, cards. Not just cheating. No, playing cards. Playing these cards. But it's illegal because it's for money. Okay. So in the casino, you know. Right. So then they come. He comes to the rabbi. Zwraca się teraz już do rabina. And the rabbi says, and he says, Rabbi, have you gambled? Pyta rabinie, czy ty uprawiałeś hazard? And the rabbi looks at the priest. On rabin spogląda na księdza. And looks at the pastor. Spogląda na pastora. And asks, with whom? I mówi, z kim? Well,
This is the first trick of the story in John chapter 8. Trick. This is the first trick. Trick. To jest ta pierwsza sztuczka w historii tego rozdziału 8. Let's go and see what the law of Moses says. Sięgnijmy do prawa Mojżeszowego, zobaczmy co tam jest napisane. And now you will see why they wanted to tempt and trick Jesus. I teraz zobaczycie, dlaczego oni usiłowali kusić Jezusa, prowokować. Verse Deuteronomy 22, verse 22. Piąta Mojżeszowa 22, wiersz 22. If somebody is found lying with a married woman, then both needs to be put to death. The one who laid with the woman and the woman. Jeśli się znajdzie człowieka śpiącego z kobietą zamężną, oboje umrą. Mężczyzna śpiący z kobietą i ta kobieta. And they bring only one woman. A oni przyprowadzają tylko kobietę. Do you understand why is the joke? Rozumiecie, na czym tu dowcip polega? She was caught in adultery with whom? If she is alone. Przyłapano ją na cudzołóstwie, tylko z kim? Well, I tell you another joke. No, powiem wam jeszcze jeden dowcip. In my rabbinic school, I took class. You taught or you just... I took class. W szkole rabinackiej byłem na zajęciach. Like seminar. Jak w seminarium. And the seminar was called adultery. To seminarium zatytułowane było cudzołóstwo. Don't worry, then there was a column. Nie martwcie się, była kolumna. Like two point, column, like dwoitocie. In the text. No. Dwukropka. Ah, colon. Był dwukropek. So it wasn't a seminary how to commit adultery. It wasn't a seminar how to commit adultery. To nie było seminarium na temat jak popełnić, dopuścić się cudzołóstwa. So it was, the title was adultery dwukropka. Tytuł brzmiał cudzołóstwo dwukropek. Investigation of the cases of adultery in rabbinic Judaism. Dochodzenie w sprawie przypadków cudzołóstwa w judaizmie rabinackim, czy rabinistycznym. The statute is very clear here in the book of Deuteronomy. Tu w księdze piątej Mojżeszowej ta ustawa jest jasna. It says if somebody is found. I czytamy, jeśli ktoś go się znajdzie, złapie, przyłapie. Nie. Yeah. You got somebody needs to be jak złapać. Kogoś trzeba przyłapać. Right? Złapać. It's not like одна баба сказала. To nie na zasadzie, że baba powiedziała drugiej babie. That's a very serious offense. To jest bardzo poważne przestępstwo. And the reason why somebody is cheating on his wife or a husband, powodem, dla którego ktoś oszukuje swoją żonę lub męża, they hide. To, że się ukrywają. When they are found by two witnesses caught in the act, a gdy zostaną przyłapani przez dwóch świadków na samym akcie, this implies that their act they're acting so high-handedly, heinously. So openly, so viciously. To znaczy, że działali już z taką premedytacją, jawnie i zdecydowanie. That they even don't bother to hide themselves. Że nawet nie dbali o to, by się gdzieś tam ukryć. Usually the statute refers to the act of orgy related to the festivals of fertility in pagan culture. Ta ustawa nawiązuje do aktów orgii przy okazji różnych świąt pogańskich, które uprawiano. Because during the fertility festivals, w czasie tych świąt
płodności. In pagan cultures, people would make out on the street to show to everybody. Poganie wychodzili na ulicę, by wszyscy ich widzieli. And by doing it publicly on the street, they were sort of appealing to the god of rain, Baal. Robiąc to na ulicy, jakby apelowali czy wołali do boga deszczu, Baala. That now we are fertile, now make the land fertile. You know, that's kind of sort of message. A więc to poselstwo, które wysyłali, było rodzaju spraw, by ziemia rodziła, by była płodna, żyzna. So definitely this woman wasn't caught in adultery. Więc z pewnością zdecydowanie ta kobieta nie została przełapana na cudzołóstwie. But the word is very specific. Jednakże to słowo jest takie specyficzne. The problem is that Mary Magdalene is absolutely unjustifiably named as a former prostitute. Problem polega na tym, że absolutnie jest nieuzasadnione nazywanie Marii Magdaleny byłą prostytutką. And when Mary Magdalene washes the feet of Jesus, gdy Maria Magdalena umywa stopy Jezusa, and the Pharisee by the name Shimon says, doesn't he know that she is a sinner? A Szymon faryzeusz mówi, czy on nie wie, że ona jest grzesznicą? Everybody implies that in this case it relates to her being a prostitute. To wszyscy sugerują, że to odnosi się do tego, że ona była prostytutką. Like there is no other sin except the breaking of a seventh commandment. Tak jak gdyby nie było innego grzechu poza łamaniem siódmego przykazania. Well, the problem is that this woman whom they bring to in front of Jesus and say that she's committed adultery, problem isn't a prostitute. Polega na tym, że gdy przyprowadzają tę kobietę oskarżoną o cudzołóstwo, problem polega na tym, że ona nie jest prostytutką. Well, the reason why is that Greek language has two words. W języku greckim są dwa słowa. There is a word porneia. Słowo porneia. And a word moicheia. Moicheia. Okay? From the word porneia we take pornography. Od słowa porneia bierze się nasza pornografia, słowo. And the English word derives from their fornication. Angielskie słowo pochodzi od słowa fornication, które u nas jest raczej wszeteczeństwem. So this is when a person goes to prostitute. Więc gdy ktoś się udaje do prostytutki. So this is engaging in sexual activity, but it's not, but not the issue. The marriage isn't the issue. A person isn't married. I podejmuje jakąś aktywność seksualną, ale nie ma tu związków z małżeństwem. Nie ma mowy o jakichś małżeńskich zdradach. Well, the other one is moicheia, meaning adultery. Drugie słowo to moicheia. Moicheia. Moicheia to oznacza cudzołóstwo. Adultery is a specific crime. Which is definitely affecting the family covenant. Cudzołóstwo to jest konkretne przestępstwo, które wpływa negatywnie na przymierze małżeńskie. New Testament makes a strict differentiation between these two acts. Nowy Testament wyraźnie czyni różnicę pomiędzy tymi dwoma aktami. For example, Paul says about the undefiled bed. Apostoł Paweł na przykład mówi o łożu nieskalanym, niezanieczyszczonym. Which refers to the purity within the family and faithfulness to your spouse. To odnosi się do czystości rodziny i wierności twojemu małżonkowi. Directly related to seventh commandment. I to się wiąże z siódmym przykazaniem. However,
Paul also speaks about, and that act is moichia. I ten akt nazywa się moichia. But Paul also talks about porneia. Ale apostoł Paweł mówi też o pornei. In 1 Corinthians he said, don't you know that when you go to a prostitute, you become one body with a prostitute. W pierwszym liście do Koryntian mówi, czy nie wiecie, że jeśli nie wiesz, że się udajesz do prostytutki, stajesz się z nią jednym ciałem? So these are, I mean, they're all bad, but legally they're different. Obie są te rzeczy złe, ale prawnie są czymś innym. And that's how we can differentiate that this woman was not a Mary Magdalene. I stąd możemy dowiedzieć się, zrozumieć, że ta kobieta nie była Marią Magdaleną. Because she was caught not in porneia, but in moichia. Bo została przyłapana nie na porneia, tylko na moichia. So moichia has to be committed only by, can be committed by a married person. Bo moheio można popełnić tylko, może być popełnione przez osobę zamężną. And that's the key. I to jest klucz. So, they brought her without a second partner. Przyprowadzono więc ją bez jej partnera. And they asked Jesus if she is to be stoned. I pytają Jezusa, czy ma być ukamienowana. Well, and it says that it was a trick to Jesus. It says that they provoked Jesus. Czytamy, że to była taka sztuczka, pułapka przygotowana na Jezusa. How did they want to provoke Jesus? Jak oni chcieli go sprowokować? Well, let's first ask the question, whether or not they actually intended to stone her. Zadajmy najpierw pytanie, czy oni właściwie zamierzali ją faktycznie ukamienować. If we know Mishnah, the answer is no. Jeśli znamy Mishnę, to odpowiedź brzmi nie. What is happening here according to Mishnah? A co dzieje się tutaj według Mishny? Under which circumstances a group of Talmidei Chachamim, w jakich okolicznościach grupa tych Talmid Chachamim, have you heard this word? Talmid Chacham? Słyszeliście to słowo? Talmid Chacham? This is the disciple of the sages. To jest uczeń mędrca, mędrców. Would bring a woman who is accused in adultery and drag her way all the way to Jerusalem. W jakich okolicznościach taki uczeń przyprowadziłby kobietę przyłapaną na cudzołóstwie i wlókł ją aż do Jerozolimy? The answer is found in a Mishnaic tractate called Sota. Odpowiedź znajdujemy w traktacie Miszny zatytułowanym Sota. Okay. Sota is a case of a woman who is suspected in adultery. Sota to przypadek kobiety podejrzanej o popełnienie cudzołóstwa. Well, as we talked before, jak mówiliśmy wcześniej, there are several circumstances of adultery. Jest kilka okoliczności, w których mówimy o cudzołóstwie. And depends on the circumstances, that can be a capital crime or not a capital crime. I w zależności od okoliczności może to być przestępstwo karane śmiercią lub nie. We read in Deuteronomy 22 that if somebody is actually caught, if a man and a woman caught by two witnesses committing an adulterous act, that is a capital crime. Czytamy w 5 Mojżeszowej 22 rozdział, że jeśli para zostanie przyłapana na samym akcie przez dwóch świadków, jest to przestępstwo karane śmiercią. However,
Yesterday we were discussing about the divorce and we talked about the case of adultery. Jednakże wczoraj mówiliśmy o rozwodzie i o też przypadku cudzołóstwa. So not every adultery case is capital. Nie każdy przypadek cudzołóstwa jest karany śmiercią. According and we can see that in some cases the adultery can just lead to divorce. W niektórych przypadkach cudzołóstwo może prowadzić do rozwodu. Well, the case of Deuteronomy, if he found in her, as we said, the naked issue. Jak powiedzieliśmy też z tej księgi Mojżeszowej, jeśli mężczyzna znalazł w niej coś, jak to po angielsku powiedziane, jakąś sprawę nagą, tak? Coś zdrożnego. Yeah, and we talked about this and we said that the husband discovered that somebody opened the naked, that somebody, not him, opened the nakedness of his wife. Czyli jeśli mąż stwierdził, że ktoś odsłonił nagość jego żony, how would he know about this? Skąd on miałby o tym wiedzieć? Well, if nobody has found them, jeśli nikt ich nie znalazł, nie zastał, she must have admitted to him. To ona musiała się do tego jemu przyznać. That's how divorce occurs. Tak dochodzi do rozwodu. Yeah, honey, you know what? Wiesz, kochanie, co? I think our love has ended. Myślę, że nasza miłość już się skończyła. And I met the love of my life. I poznałam miłość mego życia. Well, in Jewish tradition, w tradycji żydowskiej, When a marriage is consummated, gdy małżeństwo jest skonsumowane, it's consummated with a special document called kituba. Skonsumuje się ją przy pomocy specjalnego dokumentu zwanego kituba. Ketuba. Kituba is the document that the bride signs with his future father-in-law. Bride is the man. Yeah. Right. Oh, sorry, bride. Groom. Groom. Bride, groom. Groom signs with his future father-in-law. To dokument, który pan młody podpisuje z przyszłym swoim teściem. And there is a monetary value to the kituba. Monetary value. I wiąże się z tym pewna wartość pieniężna. And if a husband decides to leave his wife and divorce her. Jeśli mąż postanowi rozwieść się swoją żoną, opuścić ją, he will have to pay the kituba. Musi zapłacić tę kituba. But if a woman has committed adultery, ale jeśli kobieta popełniła cudzołóstwo, he can write her a divorce letter and she doesn't receive any of her kituba. Pisze jej list rozwodowy i ona nie otrzymuje żadnego ketuba. So that's what Deuteronomy 24 is all about. O to chodzi w tym 24 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. So we got two cases. First case is open overt act that they were caught by two witnesses. Mamy dwa przypadki. Pierwszy to akt taki, na którym przyłapali ich dwóch świadków, przyłapało. And in this case it's stoning. W tym przypadku, takim śmiałym, pośmiałym akcie, jest to ukamienowanie. Second case, she found the love of her life and comes and tells to her husband. Drugi przypadek, znalazła, spotkała miłość swego życia, przychodzi i mówi o tym swemu mężowi. And in this case she forfeits her kituba and walks out with nothing and doesn't have a right to the custody of the kids. W tym przypadku odchodzi z niczym, nie ma prawa do tego ketuba i traci też prawo do custody will be just visiting the kids, so taking care of them. Yeah, she doesn't have the rights to the kids. It's the kids stay with the father. I nie ma prawa już do swoich dzieci. One zostają z mężem.
z Ojcem. So that's the second case, but then there is a third case called gray area. I jeszcze jest trzeci przypadek, taka szara strefa. Which is that one is called sota. Nazywa się on sota. The husband suspects that she has somebody. Mąż podejrzewa, że kogoś ona ma. She does not admit it. Ona do tego się nie przyznaje. And there is no witnesses. I nie ma świadków. Well, the book of Numbers. Well, so these are three cases. To są te trzy przypadki. Do you see why they had enough room in what they did to trick Jesus? Widzicie więc, dlaczego mieli dość duże pole do działania, by Jezusa na czymś przyłapać? So it's not the issue isn't simple. To zagadnienie nie jest takie proste. When they ask, does she have to be stoned? Czy musi być ukamienowana? It's just a rhetoric of the question saying, well, let us try you if you know very well the law of adultery of the Torah. Oni w ten sposób jakby badali Jezusa, sprawdźmy, czy ty znasz prawo Tory dotyczące cudzołóstwa. So you see, if you hear it for the first time, you realize you really need to know your Torah. If you hear it for the if you hear what I just told you about three cases for the first time, jeśli po raz pierwszy słyszycie o tych trzech przypadkach dotyczących cudzołóstwa, then if you didn't know before, I can show you this case and you can be easily tricked. To jeżeli tego nie znacie, ja mogę wam ten przypadek pokazać i łatwo was na czymś przyłapię. Well, let's talk about the third case. Pomówmy o trzecim przypadku. Because apparently this woman is accused of committing adultery. Bo najwidoczniej ta kobieta oskarża się o popełnienie cudzołóstwa. But since they dragged her, but they don't have him. Ale że przyprowadzili ją, a nie ma jego, nie mają it jego. It means to oznacza, that they didn't see the act. To oznacza, że nie widzieli tego aktu. And she doesn't admit. I ona się nie przyznaje. That's why it's a third case. Dlatego jest to trzeci przypadek. Well, let's look at this case in the Torah. Przyjrzyjmy się temu przypadkowi w Torze. It's found in the book of Numbers, chapter 5. Księga Liczb, rozdział 5. And it's a fairly long, it's the longest law of the Torah. To najdłuższe prawo w Torze. It starts with verse 5. And it ends with verse 31. Zaczyna się od wiersza 5, a kończy na 31. And chapter 5, verse 5 through 31. Rozdział 5, wiersz od 5 do 31. So this is a very long law. Bardzo długie prawo. It is called the scholars call it the ordeal by the bitter water. Bitter. To nazywa się jakieś takie udręka wywołana gorzkimi wodami. And from the perspective of the modern people, this law looks horrible. From the perspective of what people? Modern people. Z perspektywy współczesnego człowieka jest to okropne. Imagine yourself. I'm not gonna read the whole thing. Wyobraźcie sobie, nie będę tego wszystkiego czytał. Imagine yourself, a husband suspects his wife of in cheating on him. Wyobraźcie sobie, że mąż podejrzewa żonę, że go ta oszukuje. And he drags her into the temple. Przyprowadza ją do świątyni. And the priest takes some dirt from the ground. Kapłan bierze trochę ziemi, kurzu z podłogi.
And he I'm talking about this. Yeah. And he gives her this water to drink. Daje jej tą wodę do picia. To test if she is pure, then nothing happens to her. By poddać ją próbie, czy jest czysta, czy nic się nie stało. And if something happened, and if she is not faithful, then all kinds of physical consequences begin. If she's not faithful. Yeah, if she's... Jeśli nie jest wierna, to będą temu, o tym świadczyły oznaki, to co się z nią będzie działo. I receive many questions saying, isn't it a type of a witchcraft? Wielu pytań do mnie dociera, mówią, czy nie jest to pewien rodzaj czarów? And what is it, you know, this is really a barbaric law. To naprawdę jakieś barbarzyńskie prawo. Well, I will show you this law in the context of real barbaric laws. Pokażę wam to prawo w kontekście naprawdę praw barbarzyńskich. You heard of Babylonian King Hammurabi. Słyszeliście o królu babilońskim? Hammurabi? Hammurabi, okay? And in the code of Hammurabi, na dworze Hammurabiego, it says, if a husband suspects his wife being unfaithful to her, to him, in the law court. Yeah, law court. Jeśli could you repeat? If the in the law code of Hammurabi, w kodeksie, przepraszam, Hammurabiego, it says that if the husband suspects his wife of being unfaithful to him, tak, jeśli mąż, czytamy tam, jest podejrzewa żonę, że jest mu niewierna, then they take her to the cliff, biorą ją na zbocze. Tak? And they throw her into the river. I wrzucają ją do rzeki. If she swims out alive, jeśli wypłynie żywa, she is faithful. To jest wierna. So you see the two approaches first. Widzicie więc te dwa podejścia. You know the good law is the good right is. You know, the presumption of innocence, right? Więc dobrym w prawie jest założenie niewinności. Where do you think we have the presumption of innocence? In the Torah or in the Hammurabi? Gdzie mamy, jak według was, to zakładanie niewinności? W Torze czy w prawie We see, that's the first, that's the presumption of innocence. You know, drink the water with some dirt in it. You know, if you are faithful, nothing happens to you. So the woman in the Bible is presumed innocent. Więc kobieta w Biblii zakłada się jej niewinność. Jeśli to wypije i nie ma żadnych oznak, to znaczy, że jest wierna. And the poor woman of Babylon needs to be a good swimmer. A biedna kobieta babilońska musi być dobrym pływakiem. Second. Po drugie. As strangely as it is sound. Choć to brzmi tak dziwnie. The law protects the rights of the woman. Prawo chroni prawa kobiety. We have a very similar situation in Deuteronomy 22. Podobną sytuację mamy w 5 Mojżeszowej, 22 rozdział. It describes the case when a newly wedded husband opisany jest tam przypadek, gdy nowo poślubiony mąż accuses his wife of being not a virgin. Oskarża swoją żonę o to, że nie jest dziewicą. And it says that the parents must protect the daughter. Czytamy, że rodzice muszą chronić swoją córkę. And if it happens that these accusations are false,
he's gonna pay very heavy penalty. Jeśli okaże się, że te oskarżenia są fałszywe, to on będzie musiał zapłacić bardzo wysoką karę. But the question is, what do you think is the motive of this newly wedded husband to accuse his wife of not being a virgin? Ale jak według was jest motywacja tego małżonka świeżego w oskarżaniu żony o to, że nie jest dziewicą? Well, very simple. Bardzo prosty. He had his first night with her. He didn't like her. He wants to get out. Przespał się już z nią pierwszej nocy. Nie podobało mu się i chce uciekać. And the Bible is very clear. You cannot just uciekać. A Biblia mówi jasno, nie możesz tak po prostu sobie uciekać. You have to be take responsibilities for the actions. Musisz ponieść odpowiedzialność za swoje czyny. And the same is in the Book of Numbers. I to samo jest w Księdze Liczb. You know, there might be a husband who knows that he wants uciekać. Może być mąż, który wie, że chce uciekać. He had been married to the woman and then found the love of his life. Był w związku z tą kobietą i później znalazł miłość swego życia. But he knows that he has a ketubah. Ale wie, że ma to ketubah. Ketubah. And he knows that he needs to pay. I wie, że będzie musiał płacić. And now he is spread in the room and my wife slept here and slept there. I am so poor, cheated husband. I teraz rozpowszechnia pogłoski. Moja żona spała tam. Moja żona spała tam. O, jestem takim biednym, oszukanym mężem. The Torah says no. A Tora mówi nie. But what the Torah says needs to be done. I co według Tory trzeba zrobić? If you have jealousy toward your wife. Jeśli jesteś zazdrosny o swoją żonę. And there are some husbands that sometimes they are too controlling. A są mężowie, którzy lubią tak kontrolować. You talk to this man, who is this, and when do you know, and where do you know? Rozmawiałaś z tym mężczyzną, a skąd go znasz, kiedy go poznałaś? And there are so many situations when a married woman has to contact some kind of man. Są różne sytuacje, w których zamężna kobieta musi wchodzić w jakieś relacje z mężczyznami, kontaktować się z nimi. They have some kind of a shop. Powiedzmy, że ma jakiś sklep. And they kind of sell things, you know. No, oni sprzedają jakieś rzeczy. So kind of man will walk in to buy something. I jakiś mężczyzna wejdzie też, by coś kupić. Usually a good Jewish wife runs the shop. Zwykle dobra żydowska żona prowadzi sklep. You know, and keeps the cash register. I prowadzi kasę fiskalną. Anyway, so the husband might be a little bit, the husband might have problems here and start suspecting his woman. A więc mąż może mieć jakiś problem z głową, że tak się wyrażę, może podejrzewać kobietę. As we say in Russian, he might be jealous, express jealousy to his wife towards the telegraph pole. Może nawet być zazdrosny o żonę w związku z słupem telegraficznym. Anyway, the Torah is very clear. If you have problem, take the sacrifice, the lamb. Tora mówi jasno, jeśli masz problem, weź ofiarę, baranka. Both go to the sanctuary, to the priest. Oboje idźcie do świątyni, do kapłana. See, not to the judge. Nie do sędziego. Not to the neighbors. Nie do sąsiadów. But to the sanctuary. Ale do świątyni. To God.
Do Boga. Whom does the sacrifice symbolize? Kogo symbolizuje ofiara? The sacred substitutions of the future Messiah. To są przyszłego right? Mesjasza. So this is how it starts. And then after this offering is made and the prayer to the Lord is made, then the priest comes and then the priest makes the wife to repeat her marriage vow. I gdy już ofiara zostanie złożona i modlitwa zostanie wzniesiona, wówczas przychodzi kapłan i w jego obecności kobieta powtarza śluby swoje małżeńskie. And then he gives her to drink. I wówczas on podaje jej ten napój. If she's all right, jeśli będzie z nią wszystko w porządku, the husband may look bad. To husband, mężowi szczęka opadnie. You know, he was jealous to his wife for nothing. Niepotrzebnie był zazdrosny o swoją żonę. And the husband will think twice. I mąż wtedy będzie musiał się zastanowić. Before making problems. Zanim zacznie tworzyć jakieś problemy. Because it's very easy to prove through the sanctuary that these instigations are unjustified. Bo poprzez tą świątynię łatwo udowodnić, że te jego podejrzenia i insynuacje są nieuzasadnione. So this is what the Bible says. Tak mówi Biblia. But unfortunately, rabbis often change a little bit here and there in the Torah, in their interpretation. Niestety, ale kapłani czasami... Rabini, tu i tam trochę zmieniają interpretację Tory. As we talked about the divorce, the bill of divorcement. Gdy mówiliśmy o tym liście rozwodowym. See, I told you that the bill of divorcement, the wording is very, it's like a scroll of cutting off. Sformułowania w tym liście rozwodowym dotyczą jakby takiego cięcia, tak? Odcinania. And we said that this word kritut, the Hebrew word kritut, i to słowo hebrajskie kritut, comes from the Hebrew word karat, pochodzi od hebrajskiego słowa karat, which is connected with making of the covenant, co wiąże się z zawieraniem przymierza. However, in rabbinic literature, they don't use the word kritut at all. Jednakże w literaturze rabinistycznej w ogóle nie używają słowa kritut. Only in one midrash. Tylko w jednym midraszu jedynie. But in a general rule they call this letter of divorcement a get. Generalnie w literaturze nazywają ten list rozwodowy get. Get. Well, get, it's just a receipt. Jest to jakiś tak swego rodzaju paragon. Rachunek. When a slave is free, buys himself, you know, slave can purchase himself from the owner and obtain the freedom. Jeśli niewolnik się sam wykupi, wykupi sobie wolność i uwolni się od... Then when he when he gave the money to the owner, gdy przekazuje pieniądze właścicielowi, the owner writes him get. To właściciel wypisuje mu taki get. See, that's a receipt. To jest jakby taki paragon, czy zapłacone. When the husband gives the monetary value of ketubah to his wife, gdy mąż przekazuje tą wielkość monetarną tej ketuby swojej żonie, he gives also her a get, również receipt. Daje jej ten get, taki paragon. You see how it changes? Widzicie, jak to się zmienia? Well, the same happens with this case of suspected wife. To samo dzieje się w tym przypadku podejrzanej żony. See, here it says that they have to offer an offering of jealousy. Czytamy, że muszą złożyć sacrifice of jealousy. Ofiarę
za zazdrość, zazdrości. That word offering of jealousy switches its meaning. To wyrażenie, ta ofiara zazdrości, zmienia swoje znaczenie. And in rabbinic literature it no longer means sacrificing the lamb in order to relieve the jealousy. I w literaturze rabbinistycznej to już nie znaczy ofiara z baranka mająca na celu uwolnić od tej zazdrości. In Mishnah there is a tractate Sota. W Misznie jest taki traktat Sota. It says that a husband needs to express to his wife his jealousy in front of two witnesses. Czytamy tam, że mąż zazdrosny powinien wyrazić tę swoją zazdrość przed żoną w obecności dwóch świadków. You see, that's what changes. To się właśnie zmienia, widzicie? Instead of taking his wife and going to the sanctuary with the sacrifice. Zamiast brać żonę i iść do świątyni, by złożyć ofiarę. He takes two witnesses. Bierze on dwóch świadków. And he comes to his wife. Idzie do żony. And he says, I publicly express my jealousy to you toward this man. Mówi, publicznie wyrażam moją zazdrość przed tobą w związku z tym mężczyzną. And then the disciples of the sages. I wówczas uczniowie mędrców. For them the fun starts. Fun. Dla nich teraz zaczyna się zabawa. They start watching this woman. Zaczynają obserwować tę kobietę. A Talmud says. Talmud mówi. If a disciples of the sages will observe this woman, jeśli uczniowie tych mędrców zaobserwują, że ta kobieta secluded herself with that man, gdzieś była na osobnieniu z tym mężczyzną, for the time sufficient to boil egg. Przez czas wystarczający, by ugotować jajko. She is considered to be defiled. To będzie uznana za nieczystą, za nieczyszczoną. The disciples of the of the sages arrest the wife. Uczniowie mędrców aresztują żonę. The husband cannot approach her anymore. Mąż już nie może się więcej do niej zbliżyć. It says even if she all her spousal privileges are suspended. I czytamy też, że wszystkie jej przywileje małżonki są zawieszone. For example, if she is of the priestly family, jeśli na przykład pochodzi z rodziny kapłańskiej, and priests are eating a part of the offerings brought into the temple. Priests are eating. Yeah. A kapłani jedzą z tych ofiar, z darów przynoszonych do świątyni. She loses this privilege is suspended. She cannot eat from that offering. To ten przywilej jej się zawiesza. Może jeść z tych ofiar i darów. And they bring her to Jerusalem, to the big Sanhedrin. Przeprowadzają ją do Jerozolimy, do zgromadzenia Sanhedrynu. That's the difference, because other cases can be resolved in a smaller town courts. To jest ta różnica, bo inne przypadki mogą być rozstrzygane w mniejszych salach sądowych. Actually, I'm wrong. They didn't bring her to Jerusalem for Sanhedrin. Nie. They brought her to the temple. Mylę się. Nie do Sanhedrynu w Jerozolimie ją przyprowadzają, tylko do świątyni. And that's the difference. Na tym polega różnica. And that's where the trick is. Jesus is sitting at the temple. I na tym polega ta sztuczka. Is sitting. Mm-hmm. Jezus siedzi w świątyni. And they bring her a woman and said, should we stone her? Przyprowadzają mu kobietę i mówią, czy mamy ją ukamienować? Tell me, who stones anybody on the territory of the temple? Powiedzcie mi, kto kiedykolwiek kamienuje
kogoś na terenie świątyni. You gotta take this outside of the city gate. Trzeba zabrać ją za bramy miasta. Why do they bring her to the temple? Dlaczego przyprowadzają ją do świątyni? Because they bring her to the priest, not to the judge. Bo przyprowadzili ją do kapłana, a nie do sędziego. But the priest does it a little different. Ale kapłan to załatwia trochę inaczej. That's where the real fun starts. I tu się zaczyna prawdziwa zabawa. The priest walks with her to the upon the hill to the gates of the city. Kapłan zaprowadza ją na on a hill. Yeah. Na górę do bram miasta. And he stands like this. Staje w taki sposób. And he says, "Are you defiled?" I mówi, czy jesteś nieczysta? If she says, "I am defiled," jeśli powie jestem, then she just walks away with no ketuba, no rites. She's done. Wówczas odchodzi bez żadnego ketuba, już jest sprawa z nią załatwiona. If she says, "I'm not," he keeps shaking her like this. Jeśli powie, że nie jest, to zaczyna nią tak potrząsać. And gives her to drink the water and keeps shaking her like this, holding her dress like this. Podaje jej ten napój i potrząsa nią dalej za ubranie. And the Mishnah finishes it with the words, if her clothes rent, they rent. Rent. I Mishnah kończy tak, jeśli się jej ubranie rozerwie, if it rents, then what? Then let it be. Jak się rozerwie, to się rozerwie. You see what these disciples really want? Widzicie, co naprawdę chodzi tym uczniom? It was they brought somebody accusing in Mohio adultery. Przyprowadzają kogoś oskarżonego o to Mohio, o cudzołóstwo. To justify their desire for porneo. By usprawiedliwić swoje pragnienie pornei. Do you understand now what Jesus is writing on the sand? Rozumiecie więc, co Jezus pisze na piasku? Well, we don't know what this woman has done. My nie wiemy, co ta kobieta zrobiła. What kind of man she was in a room with and why she was in a room with some man? I z jakim mężczyzną gdzieś tam była i w jakim pokoju i dlaczego z nim była? There were lots of Roman soldiers around. Było wokół wielu rzymskich żołnierzy. They intimidated many Jewish merchants. Oni zastraszali wielu żydowskich handlarzy. And you know, he comes in, he intimidates, she says, "All right, come on over." She just maybe wanted to give him bribe for something, you know. No, sorry. She comes into the room behind to give him bribe if she is in a store. Może on dawał jej łapówkę. Ona chciała dać mu łapówkę. Because who knows what happened? Kto wie, co się wydarzyło? Well, maybe she wasn't careful. A może nie była ostrożna. But her husband wanted to get rid of her. Ale mąż chciał się jej pozbyć. And he used the situation. I wykorzystał tę sytuację. And that's why he called this disciples of the sages. Dlatego nazywają się tymi uczniami mędrców. And he called them and he expressed his warning. 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 Zwołał ich i wyraził to swoje ostrzeżenie. And then, you know, this poor woman now was under the threat of being publicly humiliated. I teraz tej kobiecie grozi publiczne upokorzenie. Maybe this woman did something not very smart. Może ta kobieta coś niezbyt mądrze zrobiła. Maybe she did like to talk to some man
You know, and maybe something was going on. Może lubiła rozmawiać z mężczyznami, może coś tam się działo. You know, maybe she flirted with someone, really. Może naprawdę z kimś flirtowała. But could even that justify what these great Pharisees wanted to do for themselves out of somebody's misery? Ale czy to usprawiedliwia to, co ci wielcy faryzeusze chcieli z tego uczynić, nawet dla siebie samych, z tej całego nieszczęścia? Well, Jesus says that this woman is not definitely completely guiltless. Jezus mówi, że ta kobieta nie jest całkowicie niewinna. He says to her, go and sin no more. Mówi do niej, idź i nie grzesz więcej. But Jesus did the right thing. Jezus uczynił właściwie. Based on the Jewish tradition, we now understand that the punishment this woman was going to go through. Według tradycji żydowskiej rozumiemy, że kara, jakiej powinna była ta kobieta być poddana, definitely didn't fit her crime. Zdecydowanie nie pasowała tym przestępstwu, którego się dopuściła. And that's why Jesus says, I do not condemn you. I dlatego Jezus mówi, ja cię nie potępiam. So that's why we don't know what exactly this woman did. Nie wiemy dokładnie, co ta kobieta zrobiła. She definitely did something. Zdecydowanie coś zrobiła. Because Jesus says, go and sin no more. Bo Jezus mówi, idź i nie grzesz więcej. But maybe not as much. Ale może nie aż tyle. Because Jesus says, I don't condemn you. Bo Jezus mówi, ja ciebie nie potępiam. I am not gonna give you into the hands of your tormentors. Nie oddam cię w ręce twoich oprawców. Because when person commits the sin, bo gdy jakaś osoba popełnia grzech, the system in the Torah is built to help person to go out of the sin, to save, you know, to stop. To system Tory ma na celu wyprowadzić człowieka z tego grzechu, sprawić, żeby on się uwolnił. Not to make a person a public spectacle and circus. A nie by uczynić człowieka widowisko publiczne czy cyrk. And that's I'll finish on this part of John chapter 8. I na tym zakończę już ten ósmy rozdział Ewangelii Jana. We will continue. There is lots of interesting things in John chapter 8. A w ósmym rozdziale jest dużo jeszcze ciekawych rzeczy. But I will take questions. A teraz czas na pytania. If they brought this woman to the temple, where did the sand in the temple come from? Oh, the initial Torah law talked about the dust from the ground of the sanctuary of Moses. Pierwotnie Tora mówiła o takim kurzu, pyle w świątyni pochodzącym, coming from the Moses's what? The sanctuary of Moses. The pochodzącym, tent of, the tabernacle of pochodzącym z tego przybytku, który Mojżesz zbudował. So we know that the floor of the sanctuary when it was a tabernacle was just the ground. A więc wiemy, że ten przybytek, świątynia w tamtych czasów, to był piasek. Mm-hmm. There was no floor, no paved floor. Mm-hmm. No. Okay, yeah. Okay. Chciałem się tam powiedzieć, że mi się wydaje, że ta kobieta, którą chcieli osądzić i ukarać, to ona znamionuje w dniu pańskim powstanie nowej niewiasty, nowego społeczeństwa,
które będzie od ołtarza odizolowane, tak Jezus miał wiele wspólnego z ołtarzem, co szczęcił zamiatanie ulic. Bo Hebrajczyków 7:13 pisze, że potem, o którym jest jego był pokolenia, którego żaden nie sprawował z góry przed nami. Czy ono mi się wydaje, to wskazuje na tą biblijną niewiastę, która będzie się trzymać za wszelką cenę tradycji różnych religijnych systemów, po to, żeby utrzymać ten stary świat, który przyjął szlachty i tak dalej. Czy mamy tu Polacy, skąd Kobety Krasińskiego, Słowacki pisze, opisują tym dokładnie Mickiewicz, czy tam Kalinowicz, czy po prostu ja to widzę. I teraz chodzi o to, że takiego fanatyzmu nie było, no bo Dawid też okazuje Chrystusa, można powiedzieć, a Dawid swoją córkę, właśnie żonę, mimo dał innemu koledze, a bo już tam lata znowu wróciła do niego. Michon od razu jest oznaczał zrób. I on ich zawodę. Tylko co ciekawe, już tylko dokończę, bo mój kuzyn był w krajach arabskich, jako tłumaczem, pilotem wycieczki. I mówi, zostawimy w kontynu swoich ludzi. I poszedł w takie inne miasteczko, takie arabskie było. Naraz szum, masa ludzi na rynku, co się dzieje z tymi chłopakami, kolegami. A tam kamienowali młode dzieciaki, no jakieś tam 17 lat, 18, młoda dziewczyna. Gdzieś tam popatrzyli się inni świadków podali, że się całowali gdzieś i za to byli ukamienowani. Ludzie, kochani, do czego to dochodzi? To jest islam. To jest islam. To było w islamie. Wyznanie islamskie. Tak, tak, tak. Proszę określić. Hora mówi zupełnie inaczej. The man is just talking about fanaticism and cruelty, and also he referred to a woman that in his opinion he must symbolize just thick-headed religion and holding on to some wrong beliefs. Yeah, that's a good question. I'll answer it. Actually, there was no question. It was a commentary. And I'll reply to this comment. Odpowiem na ten komentarz. It is, if I understand correctly, the concern of the comment is that why is it so cruel punishments in the Old Testament to stone people? Jeśli rozumiem dobrze ten komentarz, to chodzi o to, dlaczego w Starym Testamencie tak okrutna była ta kara kamienowania? I tell you one story. Opowiem pewną historię. I had a friend of mine who was a Pentecostal Christian back when I was like 19 years old. Gdy miałem około 19 lat, miałem pewnego przyjaciela zielonoświętkowca. And he asked me to take him to the synagogue for the tour. Poprosił mnie, bym zabrał go na wycieczkę do synagogi. And I took him and I showed this is and this is and this is, and he's looking around and looking around and looking around. Pokazałem mu, to jest to, tamto, on się rozgląda, rozgląda. So what are you looking for? Mówię, czego szukasz? He says, where are the stones? Mówi, gdzie są kamienie? You know, some Christians, when they read the Old Testament and they don't understand the context, they think that all the what the Jews did, they stone people. Niektórzy chrześcijanie czytają Stary Testament i nie rozumiejąc kontekstu, myślą, że Żydzi to tylko kamienowali ludzi. Well, I can tell you what the Jewish tradition says about this. Powiem wam, co mówi o tym tradycja żydowska. They mention, first of all, they say that the stoning was such a rare event. Mówi, że skamienowanie było taką rzadkością, that there was one king who ruled for 50 years. Był pewien król, który rządził przez 50 lat. And during 50 years, six times there was a death penalty applied.
I w czasie tych 50 lat rządów zastosowano karę śmierci 5 razy. 6. And he was called the bloody king. I nazwano go krwawym królem. So you can see from that statement that it was at least it was very very rare event. Widzicie więc stąd, że to było bardzo rzadkie wydarzenie. I don't have time to go through each text of the Bible describing what is the stoning, you know, what the stoning was applied. Nie mam czasu, by omawiać te wszystkie fragmenty, które mówią o tym, kiedy kamienowanie miało zastosowanie. But first of all, the stoning was applied only for the very, very high-handed crimes. Ale po pierwsze, trzeba powiedzieć, że kamienowanie miało zastosowanie w naprawdę bardzo poważnych przestępstwach. Even with an adultery. Nawet jeśli chodzi o cudzołóstwo. Not every adultery is stoned. But if people lost all kind of any kind of sense of shame, nie każde cudzołóstwo było kamienowane, ale jeżeli ludzie już stracili w ogóle poczucie przyzwoitości wszelkiej, and they don't have a shame in front of their kids, i nie mają wstydu nawet przed dziećmi, they will be stoned. Będą ukamienowani. And I can tell you one thing, the intent of the law here is to prevent such a heinous crime from happening. Powiem wam jedno. Prawo ma na celu zapobiegać takim obrzydliwym przestępstwom, aby nie miały miejsca. Second of all, po drugie, the stoning wasn't, there was no police. Nie było policji. And the stoning, according to Deuteronomy 17, was done by the witnesses. I według 5 Mojżeszowej 17 kamienowania dokonywali świadkowie. In other words, you need two witnesses. If you don't have two witnesses, innymi słowy, trzeba mieć świadków. Jeśli nie ma świadków, you can't be stoned. Nie możesz być ukamienowany. The court would not accept any circumstantial evidences. Sąd nie przyjmie żadnych dowodów opartych na jakichś okolicznościach czy poszlakach. Only two witnesses must bring the person to the court and point the finger. Dwóch świadków musi przeprowadzić sprawców do sądu i pokazać na nich palcami. And the names of the witnesses will be known to all the public. Nazwiska tych świadków będą znane publicznie. If you read the Tractate Sanhedrin, you will see that every precaution is taken to acquit the criminal, if it's possible to acquit him. W traktacie sanhedryńskim widać, że wszelkie środki ostrożności są zastosowane, by chronić oskarżonego i domniemać jego niewinności i uniewinnić, jeśli to możliwe. First of all, the capital case is decided only in the presence of 72 judges. The capital cases? The capital case is decided only in the presence of 72 judges. Decyzję, wyrok śmierci postanawia się w obecności 72 sędziów. And it has to be unanimous verdict. I musi to być werdykt jednomyślny. So if one member of Sanhedrin says, I have some doubts and reservation, the case doesn't go through. Jeśli jeden członek Sanhedrynu powie, mam pewne wątpliwości i podchodzę do tego z rezerwą, to then when the Sanhedrin makes a decision, they sit and wait until the end of the execution. Jeśli Sanhedrin podejmie decyzję,
to czekają aż do końca egzekucji. And what happened is they would have a person at the door of the hall. I dzieje się tak, że mają pewną osobę przy drzwiach do sali. And the person and that doorman has a red scarf. Ten przy drzwiach trzyma czerwony szalik. The accused one, the criminal is led to the place of stoning. Oskarżony go prowadzi się do miejsca ukamienowania. And behind him there is a horseman. A za nim jest jeździec. And if somebody in the Sanhedrin during this time says I have some doubts. Jeśli w tym czasie ktoś z Sanhedrynu powie mam pewne wątpliwości. The scarfman waves the scarf. Ten z szalikiem macha nim. And the horseman runs and stops the procession and it's returned back to Sanhedrin. Ten jeździec na koniu pędzi, zatrzymuje procesję, która wraca do Sanhedrynu. If the accused one on his way will say I have something that I can say to my acquittal. Jeśli ten oskarżony w drodze powie, mam coś na swoją obronę do powiedzenia. They will return him back to the court up to 7 times. To wrócą do sądu i tak aż do 7 razy. Then it says when the procession goes. Wówczas dalej czytamy, że gdy procesja podąża naprzód. In front of the procession there is a herald. Z przodu procesji jest taki goniec. No, the spokesman. Rzecznik. Yeah. And he announces, so such and such a person. Który ogłasza, że taka i taka osoba is guilty, is found guilty in such and such a crime. Jest winna takiego i takiego przestępstwa. And the witnesses are so and so and so and so. A świadkowie są tacy i tacy. You know why they say it? Wiecie dlaczego to mówią? Because anybody knows that this is a false testimony. Bo jeśli ktoś wie, że to jest fałszywe świadectwo, they can declare it. Mogą to powiedzieć. Well, now about the cruelty of the execution. A teraz jeśli chodzi o okrucieństwo samej egzekucji. I don't know how many people have read Proverbs 31. Nie wiem ilu ludzi czyta Przypowieści 31. Which says in many translation give a wine to the sad hearted and a strong drink to a depressed. Gdzie mowa jest o tym, by dać wino takiemu przygnębionemu i silny napój dla przygnębionego, a dla smutnego wino. Well, the problem is that this text is mistranslated. Problem jest taki, że ten tekst jest źle przetłumaczony. The correct translation in Hebrew is give the wine to the one who is perished. Who has already perished. Who has perished. Tłumaczenie z hebrajskiego brzmi daj wino temu, który już zginął. Not who is perishing. Who has perished, yes. Daj wino temu, który zginął. And the strong drink to the one who has evil soul. A silny napój temu, który jest evil soul. Evil soul. Który ma złego ducha, jakąś złą duszę. Złą duszę. Silny napój temu, który ma złą duszę. Well, the rabbis interpret this text that the one who is already perished and having even soul, evil soul. A rabin tak tłumaczy ten tekst, że ten, który wino dla tego, który już zginął i nie ma już nawet tej złej duszy. This is the criminal accused in capital crime, found guilty in capital crime. To jest ten oskarżony, którego stwierdzono winę i skazano na śmierć.
And they give him a strong drink before they stone him, so that he would not feel the pain. I dają takiemu ten silny napój, aby nie czuł bólu. And you remember what they tried to do with Jesus? Pamiętacie, co próbowali robić z Jezusem? They tried to give the strong drink to Jesus so that he wouldn't feel pain. Próbowali Jezusowi dać ten silny napój, aby nie czuł bólu. Now what happens? The execution is done by two witnesses. Egzekucję przeprowadza dwóch świadków. And that's the strong responsibility. To jest duża odpowiedzialność. It's not like, hey, I think you're doing the wrong thing, let me take you to court. To nie tak, że myślę, że postępujesz niewłaściwie, pójdziemy na salę sądową. If you know that if you point some finger to someone that he done something wrong, you will have to stone that person. Wiesz, że jeśli pokażesz kogoś palcem, oskarżysz o to, że coś zrobił złego, będziesz musiał potem sam tę osobę kamienować. So one witness, they come to the cliff, which is a high cliff. A więc świadkowie podchodzą do zbocza, wysokiego zbocza. And one person pushes the criminal downwards. Jedna osoba, jeden świadek spycha skazanego w dół. You remember how they did to Jesus? They brought him to the cliff and wanted to push him. Pamiętacie, from the rock? Jak Jezusa chciano zaprowadzić na zbocze i strącić go w dół? So that's what the stoning is, you know. He falls down and he hopefully dies from the fall. Tak wygląda to kamienowanie. Spada tam w dół i najprawdopodobniej się o kamienie rozbija i umiera. And then the other witness, if they see that he is still alive, a drugi świadek, jeśli widzi, że ten wciąż żyje, take quite a large rock, bierze taką dość dużą skałę and drops it down to, you know, make the final blow, i zrzuca to w dół, by zadać ostatni cios. Then these two witnesses have to climb down and pick up his body. Tych dwóch świadków musi następnie zejść w dół, podnieść ciało. Only then they hang the body on a tree for a little bit. Dopiero wtedy zawieszają na jakiś tam krótki czas ciało na drzewie. So never they hang any live person on a tree. A więc nigdy nie wieszają żywej osoby na drzewie. And then they have to take him down and carry him into the grave for the criminals. Następnie muszą go zdjąć i zanieść do grobu przeznaczonego dla przestępców. And if you read Isaiah 53, jeśli czytaliście Izajasza 53, it says that to him was he was supposed to be buried with criminals. Czytamy, że miał być pochowany wśród przestępców. So the Bible supports what the Jewish tradition says. A więc Biblia popiera to, co mówi tradycja żydowska. And this is not all. I to nie wszystko. Year passes by. Mija rok. Years? One year passes by. And these two witnesses go back to this grave for the criminals. Po roku tych dwóch świadków wraca do tego grobu dla przestępców. Pull out the bones of this of the one whom they stoned. Wyciągają kości tego, którego ukamienowali. Go bury him in his family grave. Idą i chowają go w grobie rodzinnym. And then go to his relatives. Następnie udają się do jego krewnych, uściskają im dłonie and say, God knows that we did everything according to the Torah. I mówią, Bóg wie, że uczyniliśmy wszystko zgodnie z Torą. So this is a very serious matter. Tak więc to bardzo poważna sprawa. And that's why it was very, very exceptional circumstances when the death penalty was to be applied. Dlatego to naprawdę w wyjątkowych okolicznościach
miano stosować karę śmierci. That's why when they brought this woman to Jesus, I mean, they were playing games. Dlatego, gdy tę kobietę przyprowadzono do Jezusa, to oni po prostu bawili się. They were expecting the game of pornography, not the stone. Chcieli sobie zabawić się w film pornograficzny. Well, you know, unfortunately, Islam today, some Islamic states use stoning. Niestety, ale w krajach islamskich wciąż stosują kamienowanie. Which we sometimes see on YouTube what they do. Czasami na YouTube, tak, w internecie widzimy, co robią. And it's very cruel. Jest to bardzo okrutne. And now you know that in the scripture and in Jewish tradition that is not the case. I widzicie teraz, że w tradycji żydowskiej, w piśmie, tak nie jest. All right. It's probably time for our lunch. Prawdopodobnie czas na obiad. And we come back and we have three more topics to cover. Mamy jeszcze trzy tematy do przerobienia. I would like to cover the end of John chapter 8. Chciałbym przerobić koniec ósmego rozdziału Ewangelii Jana. I would like, and if you're really interested, I can cover Acts chapter 2, the Pentecost. Jeśli jesteście zainteresowani, mogę też przerobić drugi rozdział Dziejów Apostolskich, Pięćdziesiątnice. Yes, absolutely. And if you are very interested, I could cover also Acts chapter 15. Jeśli jesteście bardzo zainteresowani, mogę też przerobić Dzieje Apostolskie, rozdział 15. Okay, przerwę.